Młodziutka Maryja, która znajduje się w szalenie ważnym momencie swojego życia, zmierzając do Elżbiety, na jakiś czas pozostawia swój dom, codzienność, problemy, zabiera ze sobą jedynie to, co najważniejsze, tego, który najważniejszy, nie ucieka przed problemami, ale odrywa się od nich na krótki czas, aby dojrzało w niej to, co nosi w sercu i pod sercem. Niebawem powróci do swojego życia z nową siłą i mądrością. Choć rozumiem zagonienie naszego życia, sam w nim przecież jestem, to jednak z niepokojem spoglądam na tych, którzy długi czas już nie pozwolili sobie na oderwanie się od swojej codzienności. Może przynajmniej w niedzielę. Ale przecież niedziela to dzień, kiedy można nadrobić zaległości w prasowaniu czy w komputerowych, zawodowych sprawach. Księże, dzisiaj taki świat. A ja nie mówię o dwutygodniowych rekolekcjach, choć i takie pewnie przydałyby się niejednemu. Mówię o choćby paru dniach w innej przestrzeni niż codzienność, o wieczorze z ukochaną w teatrze, o wspólnej kolacji, która przeniesie nas w zupełnie inną przestrzeń bliskości i rozmowy. To pozwala wrócić nam innymi w naszą codzienność, odczytać ją z innej perspektywy, pozwala dojrzewać, chroni przed wypaleniem, uspokaja i wnosi nową nadzieję w naszą relację i świat naszych zwykłych dni.